Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem IOST. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt IOST, czyli azjatycka platforma do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, i pod tym kątem właśnie tutaj przyjrzyjmy się temu projektowi. Platforma, która według założeń swoich twórców rozwiązuje główny problem tego typu projektów obecnych już na rynku, czyli problem skalowalności. Jak tutaj podaje w swoim white paperze, dopuszcza możliwość nawet przeprowadzenia, zatwierdzenia 100 tysięcy transakcji na sekundę. Oczywiście tutaj należałoby dokładnie zorientować się, co tutaj organizatorzy rozumieją pod słowem transakcja, czy jest to operacja, jak dokładnie oni definiują te słowa. Implementują tutaj kilka ciekawych i dość ciężkich w szybkim wytłumaczeniu mechanizmów, które właśnie pozwalają osiągnąć tego typu wyniki. No, zdecydowanie tutaj na pierwszym miejscu jest ten sharding, czyli też mechanizm tak naprawdę pozwalający na podział odpowiedzialności w blockchainie pomiędzy poszczególne nody i w tym obszarze odpowiedzialności swoim zatwierdzanie transakcji i dokonywanie właśnie operacji na blockchainie. Także zobaczymy, co tutaj dzieje się w kodzie tego projektu. Jeśli chodzi o portal CoinPaprika, zakładka Code Progress widoczna na ekranie. Ponad 40 osób zaangażowanych w projekt, 460 osób jest zainteresowanych i ogwiazdkowało ten projekt na GitHubie. Wykres tutaj nie wygląda za specjalnie, a to z tego względu, że po prostu skrypt, który tutaj znajduje się na CoinPaprice, nie pokazuje aktywności związanej z merge'owaniem pull requestów. I przez to nie mamy tutaj pełnego obrazu tego, co dzieje się właśnie w projekcie. Możemy to zweryfikować w ten sposób, przechodząc sobie do głównego repozytorium, wybierając zakładkę commits. I tutaj widzimy, jeśli chodzi o CoinPaprika, to między 4 a 10 listopada były 3 commity tutaj na tym wykresie. A tutaj widzimy, że działalność od 4 do 8 była dużo większa. Te trzy komity to są tutaj te trzy operacje, które zaznaczyłem. To są te trzy komity ujęte właśnie przez CoinPaprika. Natomiast pozostałe zabiegi, pozostała działalność na tym repozytorium były to pull requesty, czyli formy dodania kodu poprzez utworzenie innej gałęzi. Czasami te pull requesty mogą w sobie zawierać kilka commitów. Także tutaj też ponownie zwracam Wam uwagę na to, aby poza tym szybkim spojrzeniem na wykres aktywności spojrzeć jeszcze w commity i zobaczyć dokładnie, co tak naprawdę tam się działo, czy były też merge'owane pull requesty. A merge'owanie pull requestów jest to standardowa na dzień dzisiejszy metoda właśnie dodawania nowych funkcjonalności do tworzonego oprogramowania. Jeśli chodzi o główny projekt, główne repozytorium tego projektu, implementacja w języku Go, w języku od Google, czyli dosyć dobry wybór. Trochę tutaj może być martwiący, ubogi opis README na GitHubie, ale z drugiej strony mam tutaj odnośnik od razu do technicznej dokumentacji prowadzonej na wewnętrznym serwisie projektu. Także tutaj jest tak naprawdę wszystko, co należy wiedzieć, aby utworzyć pierwszy smart contract na tej platformie. Mamy również opis biblioteki IOST w języku JavaScript. Jest to SDK, czyli Software Development Kit. Biblioteki umożliwiające tworzenie właśnie w swoich aplikacjach wykorzystanie funkcjonalności platformy IOST. Kolejna sprawa, przejdźmy pokrótce po standardowych komponentach GitHuba. Jeśli chodzi o issues, mam tutaj ponad prawie że 30 otwartych, ponad 30 zamkniętych.
Należy tutaj zwrócić uwagę, że dosyć często pojawia się dyskusja wobec konkretnie zgłoszonych tutaj issue, także to jest według mnie dobry sygnał, jeśli chodzi o rozwój tego projektu. Pull requesty, i tutaj właśnie widzimy ponad 1050 zamkniętych pull requestów, czyli to, co przed chwilą widzieliśmy tam w zakładce kod commits, gdzie te pull requesty właśnie były merge'owane i taka właśnie operacja nie jest wychwytywana przez skrypt, między innymi tutaj trzymany na portalu CoinPaprika. Także tutaj aktywność w tym projekcie jak najbardziej występuje. Wiki, również jedynie podstawowe informacje odnośnie konteneryzacji, odnośnie tworzenia smart kontraktów i w zakresie właśnie wykorzystania portfela. Projekt ten już posiada własny portfel i również został uruchomiony na swoim mainnecie. Jeśli chodzi o zakładkę security, kwestie związane z bezpieczeństwem, to na samym portalu GitHuba nic ciekawego w tym zakresie nie znajdziemy, jednak na platformie Medium tego projektu znajduje się artykuł, w którym jest opisany proces prawidłowego postępowania w zakresie zgłaszania tutaj do organizatorów potencjalnie wykrytych błędów w oprogramowaniu i oni tutaj zobowiązują się do wypłacania nagród, czyli tych bounties w kwotach wyrażonych właśnie w kryptowalucie IOST. Także oczywiście jeśli chodzi o platformę smart contract, to jak najbardziej prawidłowe podejście i samo posiadanie programu Bug Bounty już jest oczywiście plusem. White paper dostępny również na GitHubie, także można sobie tutaj z nim się zapoznać. Dzięki temu mamy również możliwość do wglądu w całą historię, czyli to, co tak naprawdę zmieniało się w zakresie tej treści, tego dokumentu na przestrzeni rozwoju całego projektu. Kolejna sprawa, którą tutaj chciałbym Wam jeszcze przedstawić, to środowisko programistyczne do tworzenia właśnie tych zdecentralizowanych aplikacji. No, zdecydowanym minusem jest tutaj interfejs użytkownika w języku chińskim czy też koreańskim. Niestety nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jaki to jest język. Niemniej jednak jest to przygotowane w taki sposób, że po prostu osobom nieznającym tego języka uniemożliwia tworzenie czegokolwiek. Także tutaj spodziewam się, że na ten moment projekt ten jest kierowany głównie do osób z Azji, osób znających ten właśnie język, który domyślam się, że jest językiem rodzinnym osób tu właśnie odpowiedzialnych za ten system. Kolejna sprawa związana z projektem i z tutaj serwisami, których używam do weryfikacji. Oczywiście platforma NPM, która hostuje SDK, czyli biblioteki, które w łatwiejszy sposób są do pobrania przez programistów. Tutaj możemy śledzić adopcję tego projektu dzięki zakresowi pobrań biblioteki poprzez programistów, a takie pobranie świadczy o wykorzystaniu tej biblioteki we własnym projekcie. A jeśli powstają nowe projekty na danej platformie, to myślę, że to jest dosyć ciekawy wyznacznik tego, jak adopcja projektu rośnie. Tutaj te liczby są dosyć nieduże, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że projekt ten działa właśnie na azjatyckim, na chińskim rynku, także myślę, że te wartości tutaj powinny być trochę większe. Oczywiście jakiś tam skromny opis też tutaj mamy, niemniej jednak tutaj na portalu deweloperskim tego projektu znajduje się wszystko, co tak naprawdę powinno być potrzebne osobom chcącym wykorzystać ten projekt we własnych zastosowaniach. I ostatnia sprawa związana z tym projektem od takiej strony technicznej, czyli serwis Travis CI, Continuous Integration. Serwis, który umożliwia właśnie budowanie gotowych wersji przeznaczonych do deploymentu, do wydania na serwery produkcyjne, choćby na przykład tutaj Node'a. Widzimy, że w tym momencie ten build, który jest na GitHubie, czyli to repozytorium, nie buduje się poprawnie. Także tutaj należałoby się spodziewać, że ta kwestia również musi być koniecznie usprawniona przed wydaniem konkretnej wersji. Jeśli chodzi o ten projekt na ten moment, to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas na wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Jeśli chodzi o moje zdanie na temat tego projektu, to myślę, że jako platforma smart contract charakteryzująca się dosyć specyficznym, innowacyjnym podejściem
Jest to całkiem ciekawy projekt, kierowany zdecydowanie na rynek azjatycki, także ciężko tutaj według mnie mówić o jakiejś globalnej adopcji tego projektu. Chyba że tak jak to przynajmniej według mojego zdania może być w zakresie projektów do tworzenia smart kontraktów, pojawi się jakiś naprawdę ciekawy projekt na tej platformie, wtedy adopcja takiego projektu globalna jak najbardziej może szybko postępować. No tutaj, o ile te zapewnienia osób odpowiedzialnych za system co do wydajności tych 100 tysięcy transakcji będą spełnione, myślę, że taka sytuacja jest całkiem realna do spełnienia się. Osobom zainteresowanym tym projektem właśnie radziłbym obserwować ten projekt pod względem technicznym, obserwować zdecentralizowane aplikacje, do których linki mamy tutaj bezpośrednio na stronie głównej w zakresie DAP. One prowadzą do serwisów agregujących właśnie statystyki związane z tego typu projektami. Także jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Na ten moment to już wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam. Cześć.